Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maruk Obrak, a przed wami kolejny odcinek z gry Nieodła, który to tytuł ogrywam na 100% i mam nadzieję, że zdobędę platynę w tej grze. Ale czy to mi się uda, zobaczycie w następnych odcinkach, bo już zbliżamy się powoli do końca gry. Oczywiście, kiedy nagrywam ten odcinek, jest 6 czerwca, a 30 lipca ma ukazać się dodatek, pierwszy dodatek fabularny do Nioh 2. W poprzednim odcinku mieliśmy odcinek się dosyć stosunkowo przedłużył, to jest ten minusowy, znaczy ta zła wiadomość, a dobra, że mieliśmy aż dwie walki z bossem, taką podwójną, w stylu, Sekiro, że niby pokonaliśmy tego drugiego bossa, który był czerwonooki demon, który praktycznie przez całą grę siał pożogę w zmaganiach naszej bohaterce i ogólnie w całych tych misjach fabularnych. Udało się go pokonać, ale oczywiście wiadomo, że to nie jest główny zły, bo znaczy był głównym złym, póki Tokushiro nie uwolnił na Japonię potężnego demona, z którym będziemy toczyć boje i to będzie już praktycznie już ostatnia misja fabularna, przypieczętowany los, ale tym się, słuchajcie, zajmiemy już niedługo. Zdaje się, że czas tego mężczyzny z laską dobiegł końca. Doprowadzał cię do Bogin Inn. Chcę tam być i na własne oczy ujrzeć jego koniec. Słuchajcie, ten odcinek będzie taki typowo, mi się wydaje, krótszy i bardziej, jakby to, słuchajcie, powiedzieć, organizacyjny. Sprawdzimy, co uda nam się wydropić w poprzedniej misji. Poczytam sobie o duchu opiekuńczym, który zdobyliśmy i o wydarzeniach różnego rodzaju, bo ja i tak muszę nadrobić zaległości w internetach. Bo oczywiście nagrywam odcinek w odcinku, bo tak pomyślałem, miałem zrobić sobie przerwę, ale tak pomyślałem, że zrobimy jeszcze taki organizacyjny, wszystko sobie tu posprawdzamy, poczytamy. I ja sobie jeszcze poza nagraniem będę musiał zobaczyć, co muszę zrobić, żeby tę misję sobie odblokować. I musimy zmienić sobie już ekwipunek. I dzisiaj też byśmy ruszyli nawet na mistrzostwo w uczniom. Ale to po kolei. Najpierw poczytajmy sobie, co się wydarzyło ostatnio. Mój ten kotek jest słodki. Jest niesamowity normalnie ten kotek jest. Dobra, duch opiekuńcze. Mizuki nie. Yumenhami. No właśnie, Yumenhami potrafi podobno pochłaniać koszmary i chronić sny o pomyślności. Lub na odwrót, wywoływać zmory, pożerając szczęśliwe sny. Baku, pradawne japońskie stworzenie, stanowi przykład tych pierwszych zachowań, więc być może negatywne działania przypisywać można Baku, które przemieniły się w argami. Chiński poeta z dynastii Tang, Bai Ji, opisał Baku jako stworzenie o nosie słonia, oczach noszorożca, ogonie krowy i łapach tygrysa. No, coś w tym jest. Jak tak patrzę na tego ducha opiekuńczego. Chińczycy uważali, że spanie na jego wyprawionej skórze odpędza zło, ale wierzenia te ewoluowały po dotarciu do Japonii, gdzie Baku po prostu stało się znane z umiejętności pożerania snów. W okresie Muromachi teksty o Baku lub ich wizerunki stosowano jako talizmany. W Japonii istnieje też noworoczna tradycja umieszczania pod poduszką obrazka ze statkiem wypełnionym skarbami, aby przywoływać pomyślne sny. Niekiedy na jego żaglach widnieje słowo Baku, aby stworzenie to pochłonęło wszelkie koszmary, które mogłoby się pojawić w ciągu nocy. Dobra, katalog postaci. I zobaczmy, co się w naszej bohaterce pojawiło, czy nie. Tak. Wszyscy, którzy zginą, udają się do przedsionka. Tam też budzi się bohaterka. Oczekuje jej na miejscu nie tylko ten gen
Takenga, Hanbei, lecz także zabita dawno temu matka. Tenga Tan Hanbei, mam nadzieję, że dobrze przeczytam, ale chyba nie, to ojciec naszej bohaterki. Bohaterka wyrusza, by to zrobić, korzystając przy tym z pomocy Mumio i znanego teraz jako Tengai Mitsushitiego. Sztylet bohaterki, jelec Mumio i olbrzymi zapas kamieni dusz należącym do Tokushiro Pałacu, Yurkan Dei, pozwalają wreszcie naprawić Soya Kamaru. Bohaterka i Tokushiro stają do śmiertelnej walki, która kończy się wreszcie śmiercią tego drugiego. W międzyczasie bohaterka za pomocą Soya Kamaru zadaje pchnięcie mężczyźnie z laską, który opętywał ludzi zauroczonych mocą kamieni dusz i wykorzystywał ich, by szerzyć w kraju chaos. To, co wam przed chwilą mówiłem. Bohaterka powraca do przedsionka i dowiaduje się od matki, że mężczyzna ten od Otakamaru, a jego przez od matki, że mężczyzna ten to Takamaru, a jego przeznaczenie jest unieszkodliwić go na zawsze. Dokonuje tego, po czym zapada w głęboki sen. Nie wiem, tu jest chyba źle przetłumaczone. Bohaterka powraca do przedsionka i dowiaduje się od matki, że mężczyzna ten to Otakamaru, a jego no to jest źle przetłumaczone. Nie wiem czemu, ale nie rozumiem. I opowieści z Nio. W Danjoy trwa uroczystość podziwiania kwitnącej wiśni, podczas której Okuni wykonuje piękny taniec z mieczem. W kulminacyjnym momencie rozcina kurtynę w tyłach sceny, odsłaniając schowane za nią bohaterkę i Mumio. Wysoce niezadowolony, Tokushiro opuszcza przyjęcie, a jego konkubiny wpadają w ślepą panikę. Na drodze zmiennokształtnej i Mumio stają yokai. Bitwa pod kwieciem. Bohaterka zapędza Tokushiro w kozi róg, staje on jednak plecami do swej dawnej towarzyszki i wpatruje się w wielkie drzewo wiśni. Wciąż widać na nim ślady miecza zmiennokształtnej. Po chwili mężczyzna wydaje z siebie straszliwy ryk, wyzwala całą drzemiącą w nim moc, przygotowując się do walki na śmierć i życie z naszą bohaterką. Wyrwanie ze snu. Tokushiro słania się wyczerpany i pokonany. Nasza bohaterka zaś wyciąga Soya Kamaru i odcina mu rogi. Odzyskawszy zmysły, mężczyzna wyciąga rękę, zaś jego dawna towarzyszka ją chwyta. Tokushiro dzieli się z bohaterką swoim duchem i opiekuńczym Yuma Kami. Dzieli się w ten sposób również tym, co go tu sprowadziło, uniemożliwym marzeniem napędza. Ja pierdykam, czemu mnie to tak mnie to irytuje, jak idzie do góry ten tekst. Tokushiro wydaje ostatnie tchnienie dzieli się też ten sposób również tym, co go tu sprowadziło, niemożliwym marzeniem napędzanym kamieniami dusz. Tokushiro wydaje ostatnie tchnienie przepełniony wdzięcznością do starej przyjaciółki. To jest piękne. Wdzięcznością do starej przyjaciółki. Nawet się tak uśmiechnął. Widać tutaj na zdjęciu, albo nawet w tej końcowej scenie walki z nim. Który jest w poprzednim odcinku, kto nie oglądał, zapraszam, naprawdę dużo się działo. Od 30 minuty, bo tak to żebym przeleciał szukając Kodamy, nie? I Nemesis. Nasza bohaterka sięga po, by podnieść jeden z rogów Tokushiro i dostrzega z przerażeniem, że wdziera się z jego do świata Królestwa Ciemności. Niebo ciemnieje, a wyśniowy ogród zmienia się w ponury, pełen uschniętych drzew las. Jest tu mężczyzna z laską. Podła istota, która zabiła matkę bohaterki i skierowała Tokushiro na drogę ciemności. No właśnie. Matkę bohaterki zabił ten dziad. I zmienił Tokushiro w potwora, nie? Nie tylko jego, tak naprawdę. Bohaterka patrzy, jak jej przeciwnik zbliża się coraz bliżej. Okej. Okay. Mężczyzna odpędzając smrok, przepraszam, to nawet powinienem przeczytać. Mężczyzna z laską pada na kolana, a bohaterka wymierza ostateczny cios Soya Kamaru. Przeszyty ostrzem przeciwnik znika wraz z otaczającą go ciemnością, postawiając po sobie tylko leżący na ziemi złamany róg. Miecz rozbłyskuje w ręce zmiennokształtnej, a do jej uszu dobiega głos matki Miyoshino. Odejście.
I to była piękna scena, słuchajcie, z poprzedniego odcinka na sam końcu. W przedsionku Miyoshino mówi o przeznaczeniu bohaterki i ostatnim wyzwaniu, jakie ją czeka. Następnie zaś opuszcza córkę i dołącza do Seito, do Sana. Oboje odchodzą i rozpływają się powoli w oddali. To było piękne, piękna scena, słuchajcie. I to wszystko z modyfikuj chatę. Odwiedziny, oczywiście ten duch, którego sobie zaraz sprawdzimy. No, a może wejdźmy sobie do ukrytego domu herbacianego. Mamy jakieś, zobaczmy, czy mamy jakieś w ogóle do parzenia herbaty. Mamy. Okej. Dobra, 3 sztuki aż zdobyliśmy, fajnie. Dobra, super. To raczej nic ciekawego nie mamy. Swój wygląd nie, zmodyfikuj chatę. Przebory do parzenia herbaty. Zamieszczenie przebory do parzenia herbaty, tak bez zmiany. Okej. O, telefon mi się wyłączył. Niestety, niby się ładował, a się rozłączył. Nie wiem, ile nagrywałem. Także będę musiał polegać na własnym instynkcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden na dwa, na trzy, na cztery, na 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5. Kurczę, skąd te parzenia do herbaty jeszcze wyfarmić? To jest pytanie. Wiecie co, weźmy sobie jeszcze tego domu herbacianego. Wymiana. Tutaj straciłem chyba jeden pędzel. Okej. I jakieś gesty sobie wykupimy. Z tych najdroższych, ukryj się. Nie wiem, czy za to jest achievement. Okej, może się uda jeszcze ten stoper jakoś odpalić. Tylko tutaj może... O, właśnie. Musiałem, jak podłącza telefon, to mi się drugi ekran tam wyświetla. Dobra, tu idziemy, stąd. Okres przejściowy. Ale nie, to po kolei. Pójdźmy sobie też w awans. Haram. I od razu sobie przeczytajmy o tym duchu opiekuńczym, którego zdobyliśmy. Nekomata. To jest... Nie, to nie jest ten. Też nie jest ten. To jest ten. Mhm. I co on tutaj ma? Zwiększa anime... Dobra, to wiem. Zwiększa anime, gdy zdobyłem złoto. Zwiększa obrażenie kiedy na zwarciu. Zwiększa czas trwania przemiany yokai. Zapewnia wyskaną przemianę... Zwiększasz zawodne obrażenie, gdy grzył, że umiejętność jaka jest. No, średnio. Nie jest coś fajnego, co by mnie tutaj interesowało. A awans też mi nie pyknie. Bo mi brakuje niewiele, bo niewiele, ale brakuje. Zanim pójdziemy do okresu przejściowego, bo mamy tutaj wykrzyknik, to zobaczmy jeszcze, co udało się tutaj wyfarmić. Tylko poczekajcie. Bo może jest szansa, żebym... odpalił licznik. Dobra, idzie. 13:28 minut. Okej, cały czas idzie. Tylko mi się teraz przycięło. Dobra, zobaczmy, co udało się wyfarmić. Na szybko. Oj. Tu coś było, ale gorsza. Gorsza glewia. No myślę, też porządki zrobi tutaj na... z bronią. Okej. Szybko sobie zobaczymy. Niszczycielski młot, dobra. Te młoty są pod topory, dobra, okej. Kusria Gamac. Prawidłowy ekscentryk. Dobra, tutaj z broni już nic nie mamy. Jeżeli chodzi o bronie dystansowe. Ojej, trochę tego jest. Ryk smoka. Ale gorszy. Gorsza różnica.
Tutaj też nic nie mamy. Czyli chodzi o seciki. Czy oczywiście hełm, 10, hełm dziecięcia słońca. Mogę wam to pokazać. Bo to miał Tokushiro w ostatniej walce. Tu jest oczywiście set zjednoczyciel walczących państw. Ale to jest set pod podwójne miecze, ale już tutaj już mamy w podwójnych mieczach mistrzostwo. Nie wiem, czy mnie to będzie interesować. Hełm jednookiego smoka, amice jednookiego smoka. Wymagana siła i wymagana budowa. Okej. Okay. To jest set pod też podwójne miecze. Super. Hełm weterana. Czyli tutaj nic ciekawego nie ma. Oczywiście wam pokażę ten secik, który miał Tokushiro. Tu jeszcze na pierśnik i ma Kamemi jakiś. No to jest średni ekwipunek. Jeżeli on nie daje jakiegoś bonusu do broni, tego nie biorę. Skuby strzał. Dużo ciekawych tutaj secików widzę wypadło. To jest należy do jakiegoś setu ten? Champion Tosy. Ta, o dziwo tak. Ten Champion Tosy. Ale czy ten Champion Tosy jest lepszy od tego czerwonego demona, czy nie? Znaczy lepszy, znaczy nie wiem, czy lepszy od czerwonego demona, ale... Champion Tosy. Okej. Okay. Co tutaj mamy? Jakiś ciężki ekwipunek. Łowca tygrysów. Dużo ciekawych setów tutaj, ale ciężko mi się zorientować. Wiecie. Ciężko mi dobrać teraz ekwipunek, żeby mieć cały set, bo nie wiem co do czego. Tak naprawdę. Okej, tu już mamy praktycznie też spodnie. Tokushiro. O, Champion Tosy, mamy jednak też spodnie. Championa Tosy. Dobra, tutaj już więcej nam nic nie wydropiło. Sobie na szybko patrzę. Wybaczcie, że mało co mówię, ale sprawdzam tutaj, czy są jakieś pełne sety. Ale nie wydaje mi się. Okej, tutaj nic też ciekawego nie było. No fajnie ten set wygląda. Ale nie mamy ani rękawic, ani nie mamy nogawic. Tak naprawdę, zobaczmy czy jeszcze amulety jakieś fajne tutaj wydropiło się nam. Ale nie wydaje mi się, żeby były jakieś lepsze od tych, co ja mam które mam wyekwipowane. Tu jest niby fajka jakaś lepsza. Możemy sobie wziąć. Poza tym to wszystko. Dobra, wrócę jednak do tego czerwonego demona. Setu. Walcz państwa. Walcz państwa. Trzeba sprawdzać, czy mam dokładnie te rękawice tego walcz państwa, ale nie wydaje mi się. Zguby strzał. Nie, nie mam. Dobra, wróćmy w takim razie do setu czerwonego demona. Tylko muszę go znaleźć. Jest, cyk.
Aczkolwiek zobaczyłbym sobie jeszcze tego. Dużo mnie zainteresował ten letki set. Tylko nie miałem, nie mam całego. Napierzchnik. Champion Tosy, właśnie. Tu mam chyba jakiś lepszy Champion Tosy, czy nie? Nie. Cyk. Mam jeszcze spodnie Championa Tosy. Czy wiem, czy on jest taki fajny? No nic, nieważne. Wróćmy do ekwipunku Czerwonego Demona, bo jednak czeka nas jeszcze walka o mistrzostwo włóczniom. Także nie zapominajmy o tym. I to chyba nawet dzisiaj zrobimy. Rękawice mam. Napierzchnik Czerwonego Demona. Dobra, cały set Czerwonego Demona mam. Okej. Okay. Czyli tutaj już wszystko. Dobra, to dajmy się jeszcze do przedsionka. A, jeszcze możemy sobie wydać punkty. Nie, nie wydamy punktów. Ale możemy wziąć do... Nie, nie będziemy też na razie nic kombinować. Bo chciałem sobie złożyć wafierze, żeby dobić do tego... Do tych punktów ambity wymaganych na następny poziom. Ale na siebie na razie daruję. Przejdźmy do przedsionka, bo to jest wykrzyknik. Możemy też sprawdzić u przyjaciela, co lubi kulę gnoju. Czy jeżeli mu tamtą damy, czy nam się zaktualizuje status i nabijemy sobie trofeum. Wszystko po kolei. Z kimś tutaj musimy definitywnie porozmawiać. O, patrzcie. Jest jakaś znajdźka. Ciekawe. Nic mi tutaj nie wyświetla, żebym coś zdobył. Ciekawe. Dobra, jest nasz gówniany przyjaciel, że tak to ujmę. Pogadajmy z nim. Tak. Mamy, zdobyto to trofeum, gnojarz. Domyślam się, co mi dasz. Jeszcze z tyłka wyciąga, to jest najlepsze. Czym jest przedmiot schemat Kowalski? Kabuto zwinięty wąż. Okej. Okay. Cieszę się, że ma rodzinę. Dobra, on się już powtarza, a mi nic innego nie zostaje, jak pokazać wam to trofeum, które udało nam się zdobyć teraz. To muszę wziąć tutaj do menu PS4. Zdobyto trofeum gnojarz. Czyli zaprzyjaźniono się z Roy Ruinio, miłośnikiem krowich placków. Fajnie to ktoś nazwał. Miłośnikiem krowich placków? No nie wierzę. No nic. Lubię placki. Super. No to coraz lepiej nam idzie. Z Nio, słuchajcie. No jeszcze troszkę brakuje tych osiągnięć. Ale powoli, słuchajcie, do przodu. Jeszcze zostało nam parę takich ukrytych, słuchajcie, achievementów. Ale o tym wam będę co odcinek mówił i pokazywał wam. A ty cały czas mówisz jedno i to samo. Ale tu coś mi nie daje spokoju. Muszę pogadać z jakimś Azai Nagamasa. Ale to po kolei. No bo z nim już cały czas gadam. I nic to nie daje. Z tobą jak porozmawiam?
Dodano nowe zadanie, super, cieszę się. Dobra, i on już się powtarza. Widzicie, tu jest warto, to jest najlepszy przykład, że warto z tymi postaciami jednak gadać co jakiś czas, jeżeli mamy wykrzyknik w tym przeciągu. To był chyba dzik, nie? To mi się wydaje. Chyba raczej na pewno. Wszyscy powoli odchodzą do lepszego świata, nie czekają w tym przeciągu. Nasza bohaterka im w tym pomaga. To jest fajne. Ale nadal tutaj nie ma z kim porozmawiać. Mimo wszystko. Znaczy zdobyliśmy trofeum i tutaj dostaliśmy nowe zadanie, ale nadal w przeciągu... O nie, tu jest coś. Nadal w przeciągu, znaczy na głównej mapie, w tym szóstym regionie, jest pokazane, są misje poblokowane związane z przeciągiem, nie? To jest kolejna, to kolejna osoba zniknęła. Okej. Mi też dało dużo radości, że wam mogłem tutaj pomóc. Ale to chyba wszyscy, z którymi mogę porozmawiać. Tutaj też już nic nie widzę ciekawego. Dobra, w takim bądź razie chyba nawijam stąd, że się na szybko rozejrzę. Tutaj sobie przejdziemy. Czy to wszyscy? No mi się wydaje, że tak. Z tamtym panem rozmawiałem. I z tym panem też rozmawiałem. Dobra, nic więcej mi tu nie zostało. W takim razie ja wracam na główną mapę. I tak chyba zaraz przysiądziemy do mistrzostwa w walce włócznią. Ale to po kolei. Zobaczmy, czy się coś odblokowało z misji. Jak nie, to będę musiał poza nagraniem zobaczyć, co z tymi, o co z tymi misjami chodzi. Bo już mamy ostatnią tu na mapie definitywnie misję fabularną. Jeszcze zostają nam trochę tych achievementów, które można robić. Ale to po kolei wszystko. Dobra, czy coś się tutaj pojawiło? Tak, możemy tutaj sobie wonny lis nadrobić. Okej. Okay. Tutaj nadal nie wiem co i jak. Z Azai Nagamasa. W przeciągu porozmawiaj z Azai Nagamasa. Kim jest Azai Nagamasa? Muszę sobie przypomnieć, czekajcie. Hata. Katalog postaci. Azai Nagamasa. Azai Nagamasa. Sobie to zaraz szybko sprawdzimy. Ojojoj. To są nowe wpisy jakieś. Możecie sobie przeczytać. Bo to są wpisy tych siedmiu włóczni, nie? Z którymi ostatnio walczyliśmy. Azai Nagamasa. Fajnie, fajnie wyglądają. Oczywiście prawdopodobnie to są historyczne postacie, nie? Azai Nagamasa. Azai Nagamasa, Nagamasa Azai. Jest, Azai Nagamasa. Z tym muszę porozmawiać. Muszę coś odblokować, bo z nim gadam, ale nic za ten temat, nic się nie rusza. Cholera. Dobra. Później to zobaczymy. Później ogarniemy, o co chodzi. Dobra, na razie zostaje nam nic innego, tylko zrobić mistrzostwo w dojo. Ja sobie zapiszę. I tyle. Później sobie w następnym odcinku ruszymy do tego zadania. Tylko, że już wybierzemy sobie jakąś inną broń do mistrzostwa. Ale to po kolei. Punkt startowy. Dojo.
Jedziemy. Ta włócznia pomogła mi wyjść z niejednej opresji. To nieszczęście decyduje o tym, czy wrócimy z pola bitwy. Wszystko zależy od siły i umiejętności. Moim zdaniem twojej technice walki włócznią wciąż brakuje finezji. Może się zmierzymy i pokażesz mi, co naprawdę potrafisz. A ja w zamian nauczę cię esencji podsługiwania się tym najszlachetniejszym orężem. Dobra, moi drodzy, walka o mistrzostwo i to jest to sam czas, ten sam czas programowy, co ostatnio w poprzedniej misji, gdzie walczyliśmy z tym podwójnym bossem, z Tokushiro i tym czerwonookim demonem. 30 minut dopiero walka. No ale widzicie, że nie wiedziałem co i jak. A sam są tam misje poblokowane. Dobra. Super. Uwielbiam tą muzykę. Wow. Nie trafił, ale już mam niewiele życia. O! Mnie szybko wykończył. Nie lubię walki z nim, słuchajcie. To już druga walka o mistrzostwo z tym draniem. On ma ten letki kwipunek i ciężko z nim się walczy. Wow, nieźle, tego uniknąłem. Super. Dobra. Okej. Szlag. Znowu nie mam staminy. Ja, jak on wam atak krytyczny zawali, to... Chyba zrobimy sobie tak z dwie próby, trzy... Nie, do trzech prób. Liczmy, bo nie mam już czasu za bardzo programowego. Super. Dobra. Trzecie. Trzecie z trzech podejść szlak trafił i to szybko. Dobra. Mogę mu krytyka zawalić. Ja pierdykam. Dobra. Drugie z trzech podejść. Szlak trafił. Ostatnie podejście na nagraniu. I widzimy się po cięciu.
Ej, nienawidzę tych walk tutaj. Szlak. Ładnie. Lecie. Pięknie. Pięknie, ale zbarował. Dobra, ładnie. Szlak. Jak. No i widzicie. No i dupa. No jest ciężkie jednak. Masz mnie. Nie mam w ogóle życia. Dobra. No i dobra, widzimy się po cięciu, bo no nie ma sensu, to będzie ciężka walka, się tu będę męczył strasznie długo. No choć może jeszcze ostatni raz próbujmy. I dupa. No i dobra, dobra, widzimy się po cięciu, bo to nie ma sensu. Nie ma sensu wam tego cały czas powtarzać. No i znaczy pokazywać jednego i tego samego. Jak będę bliski pokonania, albo będę wiedział, że już go mam na widelcu, to widzimy się wtedy na materiale.
No moi drodzy, chyba się udało. Dokładnie. Ale widzieliście, jaka ta walka była. Słuchajcie, tylko ładowanym atakiem go atakowałem. Nie było sensu się bawić. Dobra, i tak Mazario się niestety stosunkowo przedłużył. Na rękawice juniorów Iggy i na pierśnik Matasy. No okej. Okay. No tak, to na pewno. Pięknie, zadanie wykonane. I będziemy mogli sobie tutaj ezoteryczną umiejętność odblokować. Ponad 40 minut już kolejny materiał. Ja pierdykam, masakra. No ale no nic, i tak już zmierzamy do końca gry. Powoli, ale już tak, tyle mam odcinków, a już przy połowie z tego, bo mam dużo na zapas, nieraz wam to mówiłem. To i tak już jest mało wyświetleń, teraz to pewnie będzie z 3 albo 4 albo 5. Ale już nie mam czym się przejmować. Że już nikt tego nie ogląda. Także mogą być te długie materiały. Demon Hanzo. Niewzruszona Klinga to dowód, że w twych sercu nie czają się żadne wątpliwości. Oparcie się w włóczni demona Hanzo to nie lada osiągnięcie. Wiem, że można powierzyć ci tajniki włóczni. Jeśli zechcesz znowu się ze mną zmierzyć, wystarczy jedno słowo. Nie musisz się wstydzić. Dobra, a ja już od razu sobie idę. Misiaczki. Idę sobie do umiejętności. I sobie... A nie, nie mam. A nie, mam przecież to ja pletę. Kosmyk włosów. Łucznika. Cyk. Jeszcze jedna sobie mogę tutaj odpalić. Cyk. Nie mam dziś chyba tutaj nawet technikę ezoteryczną do blokowania. Czy mi się wydaje? To są włócznie, bo jest włócznia. Albo mi się wydawało. Techniki ezoteryczne. Jest, tutaj jest technika ezoteryczna. Zwiększa jednoocznie siłę twoich pęknięć i zasięgu wszystkich ciosów. No i moi drodzy, mamy kolejny achievement. Zdobyto trofeum Mistrz Włóczni. Super. To jeszcze tutaj możliwe, że używanie popisu włócznią w dowolnej postawie. Nie wiem, co to jest popis włócznią. Popis włócznią. A nawet nie mam tej umiejętności. Ciekawe. Dobra. To sobie mogę blokować. Ataki włócznią plus 2 na nauczenie się bardziej zaawansowanej wersji tej samej umiejętności zastąpi poprzednią. Niech będzie. Dobra, i tak nie będę walczył włócznią. Dobra, moi drodzy, na tym zakończę ten materiał. Awans zostawię, słuchajcie, bo mamy już wystarczającą ilość punktów, ale zostawię sobie na następny odcinek, dlatego że wybierzemy sobie broń, którą będziemy walczyć i tym samym nabijać sobie doświadczenie. A wybierzemy sobie z pomiędzy toporem, tonfą, odaci lub podwójnymi toporami. Najprawdopodobniej wybiorę topór, bo fajnie nam udało się wydropić, ale to już zobaczycie w następnym odcinku. I tym samym chyba wybierzemy sobie jakiś ciężki set z tych tutaj ekwipunków, które mamy do które udało nam się wydropić. Przekazujesz przedmiot schemat Kowalski. Różnego rodzaju tutaj zbroje możemy sobie tutaj cię już wydropić, ale nie chce mi się wam tego pokazywać. Tak pewnie nie jesteście tymi rzeczami zainteresowani. Także tu sobie daruję. I tym samym zakończę, słuchajcie, sobie odcinek. Zobaczymy, czym się zajmiemy. Najprawdopodobniej jakąś tutaj tą misją. A poza nagraniem zobaczymy, co tutaj muszę zrobić, żeby... kurczę, to zadanie wykonać. I oczywiście będziemy powoli też inne te ukryte achievementy odblokowywać. Ja sobie zobaczę, czy spa sobie wszystkie, znaczy te źródełka, czy odblokowałem wszystkie, najprawdopodobniej nie, bo nie dostałem achievementu, a to już jest prawdopodobnie już ostatnia misja, przypieczętowany los, ale to już zobaczymy, ja sobie poznajkajmy, sprawdzę, co jeszcze muszę zrobić.
I będę wam się nowymi zadaniami do achievementów dzielił już w następnym odcinku. Dziękuję, mam nadzieję, że jakoś wytrzymaliście te długie odcinki ostatnio. I zapraszam do kolejnych hardkorowych serii odcinków z tej, znaczy materiałów z tej, jakże innych serii na moim kanale. Bywajcie i do następnego. Cześć!